Siema moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na kanale Buszu. Dzisiaj sobie robimy poranik do Vex. Vex jest obecnie bardzo silnym midlanerem. Ma bardzo dużo atutów, a przy tym nie jest midlanerem trudnym, także wydaje mi się, że będzie to fajna postać do mainowania, ale oczywiście są niektóre smaczki, które należy znać. Jeżeli wam się odcinek podoba, standardowo możecie zostawić kciuk w górę, komentarz, subskrypcję, kciuk i subskrypcja oczywiście mile widziana. Dodatkowo jeszcze możecie zaregulować po wszystkie linki w opisie. Tam jest Twitch, Discord. Jeżeli lubicie mnie, jeżeli lubicie moje poradniki. Jest to pozycja obowiązkowa, a ja już bez zbędnego przechodzę do poradnika elop. Standardowo zaczynając od umiejętności dla Weks, dla graczy nowych, niedoświadczonych z tą postacią. Jeśli ktoś zna, oczywiście, umiejętności, odsyłam do sekcji kombo albo sztuczek. Wszystko macie oczywiście podane w opisie. Zaczynając od pasywki, Weks ma pod swoim paskiem many oraz HP taki czerwony pasek. Jeśli się przyjrzycie. Każdy, jakby, każda część tego paska to jest 5 sekund. Tu widzimy 3 i trochę części paska, dlatego że nasza pasywka ma obecnie 16 sekund cooldownu. Na pierwszym levelu jest to 25 sekund, także mamy, jakby, takie 5 części. I co ta pasywka robi? Kiedy mamy załadowaną pasywkę, jest właśnie ona podświetlona na czerwono. To nasza następna umiejętność z podstawowych umiejętności, także R się nie liczy. Firuje przeciwników. Na początku jest to 0,75 sekundy, ale na końcu jest to 1,5 sekundy. Także bardzo fajny cecek i cecek taki na midzie nie jest jakby często spotykany. Także jest to fajny setup pod ganka, ale także jak jesteśmy w opresji, chcemy jakby. Przetrzymać naszą pasywkę, żeby być względnie bezpieczni. Coś jak na ani, że na przykład nie używamy stółka na miniona, tylko na czekamy ze stunem, jeżeli wiemy, że ktoś w nas na przykład wejdzie. No i właśnie, jeżeli użyjemy naszej umiejętności z tą pasywką, nasza następna umiejętność właśnie nakłada fira, czyli przeciwnik jest przestraszony, i tak to wygląda. Możemy ją sobie jakby szybciej odnowić, jeśli gościu ma na sobie właśnie takiego marka. Jeśli go zdetonujemy, nasza pasywka jakby schodzi lekko z cooldownu Co ważne, jeżeli właśnie zdejmiemy tą pasywkę z czempiona, czyli zaatakujemy go Ta pasywka jakby zmniejsza się znacząco Jednak kiedy na przykład zaatakuje miniony z tą pasywką To ta pasywka zmniejsza się o znacznie mniejszą część Także także fajnie odnawiać tą pasywkę na minionach, ale pamiętajmy o tym, że Zaatakowanie właśnie czempiona skraca tą pasywkę dużo, dużo bardziej I właśnie kiedy przeciwnik dostaje tą pasywkę? Przeciwnik dostaje tą pasywkę, kiedy trafimy go za pomocą naszego E ale przede wszystkim ta pasywka jest prokowana na gości, którzy daszczą albo zblinkują. Przykładowo, jest tu kasadin, używalki, ma na sobie Marka, czyli właśnie tą pasywkę. Tam oczywiście musimy potem zdetonować na przykład z naszej umiejętności albo auto -ataku. inaczej jakby ten mark nic nie zmienia. Czyli właśnie, jeżeli ktoś zaszuje w naszej okolicy. Ta pasywka, ten mark jest uruchamiany, także WEX jest super postacią na wszystkie mobilne postacie. Bo oczywiście bardzo mocno je kontrujemy. Także tak to wygląda z pasywką. Co ważne prócz tego, że właśnie zdetonowanie tego marka sprawia, że nasza pasywka jakby się skróca. Oczywiście zadaje mu dodatkowe obrażenia, to widzicie takie ukryte z autoataku i trochę animacja jest inna, także obrażenia są zwiększone. Prócz tego, tutaj akurat tego nie pokażę, ale załóżmy sytuację, że na przykład Tristana używa swojego W. I jeżeli właśnie przerwiamy jej ten skok w trakcie lotu Na przykład z autatakusku, z Q, To ten skok jest kancelowany. Także jeżeli dobrze wtajmujemy tą umiejętność To oprócz tego, że właśnie kiedy ktoś daszuje, To dostaje marka Dodatkowo jeżeli zdetonujemy tego marka w trakcie lotu To jakby skok jest przerywany Co jest naprawdę bardzo, bardzo ważne Jeśli chodzi o nasze Q Nasze Q jest to po prostu pocisk lecący w linii prostej Ale nie jest to standardowy pocisk Dlatego, że jak widzicie na początku jego hitbox jest bardzo szeroki Potem się zmniejsza co ważne, na początku pocisk leci bardzo powoli, na końcu leci bardzo szybko. Także to tu zademonstruję. Powoli, szybko, widzieliście? Na początku dodatkowo trafia dwóch wrogów, na końcu trafia tylko jednego. Jest dużo, dużo mniejszy. I też widzimy na początku leci bardzo powoli, wręcz powoli jakby się przesuwa, a na końcu jest naprawdę bardzo szybki. Także też należy o tym pamiętać. Następnie nasze W. Nasze W ma dość duży zasięg, ale nie jest on jakiś ogromny. Po prostu Weks we wskazanym obszarze zadaje bardzo szybko obrażenia i dostaje shielda. Nic bardziej skomplikowanego, coś jak W od Lisandry, tylko zamiast tego właśnie, że rutujemy przeciwników, dostajemy shielda. Także tak to wygląda. pyk. I oczywiście, jeśli ktoś ma na sobie pasywkę, to nasze W pochłania tą pasywkę, także bardzo prosta umiejętność. A już mieliście okazję zobaczyć, ale teraz je zademonstruję. Po pierwsze E jest dużo mniejsze, kiedy znajduje się przy Vex, niż jeśli znajduje się dalej od niej. Widzicie, te E się zwiększa. E, następnie, kiedy rzucimy E pod siebie, kastuje się praktycznie od razu. Kiedy rzucimy na max zasięg, dużo dłużej się kastuje, także tutaj mamy taką korzyść, że jest większe ale duży się kastuje, a tu mamy taką korzyść, że krócej się kastuje, ale jest dużo mniejsza. Ale przede wszystkim E jest to zadanie obrażeń we wskazanym obszarze. Co ważne, nasze E może sfirować przeciwników, ale nie może jakby nałożyć z taków czyli używamy E, go się mają fira, ale jakby samo E nie zdejmie tych dodatkowych obrażeń, tak jak W albo Q. Także tak to wygląda i co ważne, te slowuje Także ewentualnie potem zadanie ewentualnych następnych obrażeń jest dużo, dużo prostsze. O co mi chodzi o tym, że E nie zadaje dodatkowych obrażeń? Jak widzieliście, e Krabik, jeżeli się dasznie, albo heraldica, ma na sobie marka i E może sfirować przeciwnika, ale nie zadaje tych dodatkowych obrażeń. Te dodatkowe obrażenia zadaje albo autoatak, albo W, albo Q. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o naszą REczkę, ma ona dość duży zasięg, który zwiększa się wraz z levelami. Jest to pocisk lecący w linii prostej. Nie przechodzący przez championów, ale przechodzący przez wszystkie inne obiekty. Także leci taka reczka, może zadać obrażenia, właśnie minionom tutaj. I kiedy użyjemy jej drugi raz, zadajemy dodatkowe, zwiększone obrażenia, niż za pierwszym razem. I właśnie też daszujemy się do przeciwników, także mamy gościa, możemy to użyć przez miniony. Areczka, odkrywamy przeciwnika, co ważne, mamy tu na niego marka, i w ciągu właśnie kilku sekund bodajże 4 sekund dokładnie. Możemy właśnie zdaszować do przeciwnika. Co ważne w tej umiejętności, kiedy przeciwnik padnie, w ciągu 6 sekund mamy właśnie możliwość zlikastowania naszej umiejętności. Także też fajnie to działa. I właśnie kiedy zabijemy tutaj kogoś, mamy dosłownie po sekundzie odnowioną tą reczkę. Także też bardzo fajnie to działa. I ta umiejętność trochę sprawia, że właśnie Vex jest swego rodzaju assassinem. Co ważne, jeżeli jest na kimś stack, albo mamy Firka, nasza RK jakby nie prokuje tej pasywki z Firkiem, co potem będzie bardzo ważne przy robieniu Wszelkiej maści kombosów. Także tak wygląda areczka. Co ważne, zapewnia ona nam wizję. Także kiedy kogoś zabijemy, mamy drugiego staka, ale na przykład, wiecie, nie ma nikogo w pobliżu, możemy użyć tej erreczki, żeby po prostu dostać wizję. Ta erreczka czasami trafi, kiedy e, nie powinna. Na przykład tutaj jest areczka, ona ma bardzo duży hitbox, nie trafiła. Używamy jej o w taki sposób. Może nie powinna trafić, ale jak widzicie, ten hitbox jest bardzo wielki. Także czasami teoretycznie nie musimy trafić w przeciwnika, żeby ta ręczka trafiła. No tutaj nie trafi, ale tak, tu no już trafiła. Także ten hitbox jest naprawdę ogromny. Taki drobny szczegół, gościu wie skąd przylecimy. Tutaj ma takie rogi skąd właśnie Weks yy, przyleci do przeciwnika. Przechodząc do sekcji sztuczek. Weks jest dość prostą postacią. Jest trochę sztuczek, ale nie ma ich aż tak dużych jak na przykład na takim lisinie. Przede wszystkim na wielu postaciach mamy coś takiego, że na przykład używamy umiejętność, potem flash. I ta umiejętność wędruje wraz z flashem, dzięki czemu możemy zaskoczyć przeciwnika. Na VEX na przykład nie można tak zrobić z W, nie można zrobić tak jak z dcn E. Także W i flash nie sprawia, że nasze W się przenosi. Także też warto o tym wiedzieć. Ale przykładowo, jak mamy nasze Q, możemy tak zrobić. Pamiętajmy jednak o tym, że cast time Q jest, widzicie tutaj, bardzo, bardzo krótki. Także musimy flashnąć od razu po naszym Q. Także Q, flash. I trajektoria lotu naszego kół może zostać zmieniona, a właśnie w taki sposób. Kuleci w to samo miejsce, ale jakby z innego kierunku. Także od razu pamiętności kuflesh I jak widzimy tutaj kuleci z innego miejsca, Q Flash leci z innego miejsca. Także też możemy na przykład fajnie zaskoczyć przeciwnika, bo przykładowo, nie dość, że na przykład ten nie spodziewa się obrażeń. Okej, okay, tutaj trochę nie wyszło to tak jak powinno. O, teraz jest lepiej. Ale e, teraz na przykład jeżeli chcemy zaskoczyć przeciwnika, nie robimy oczywiście flash Q. No może to odfleszować, tylko robimy Q, flash i od razu lepiej to wygląda. Także też tak to wygląda, nie? Bardzo fajne połączenie umiejętności. No i tak jak wspominałem, na przykład tutaj użyłbym Q tylko na nich, a tak używam Q, flash i wszyscy są sfirowani. Także też warto o tym pamiętać. E, co więcej, zasięg naszego Q trochę się wydłuża. Tutaj na przykład załóżmy sytuację, e, dam tylko wizję leci o w takim obszarze, także nie dolatuj, ale używamy Q flash i leci trochę dalej. Także też warto o tym wiedzieć. Teraz aż podgłośnię muzykę, żeby specjalnie wam to pokazać. Nasze Q może nas ostrzec przed przeciwnikiem w krzaku. Ma inny dźwięk, kiedy trafi koś w krzaku. Widzieliście? tutaj było takie na końcu takie wycie. Kiedy nie ma przeciwnika, tego wycia nie ma. Także też Warto grać oczywiście w z włączonym dźwiękiem, a nie słuchając jakiegoś kizo, żaby, tak czy Tak samo jest z naszym W, tylko W działa na zasadzie po prostu efektu wizualnego. Jak mamy przeciwnika, jest taki taki dymek jakby, widzicie, jest taka plamka, takie światełko świeci. No tutaj może to tu będzie bardziej zobrazowane. Widzicie, jest taka poświata tutaj drobna. Kiedy nie mam przeciwnika, no to tej poświaty jakby nie ma. Używałem W, pek nie ma jej, także też. Warto oczywiście się przyglądać na jakby efekt wizualny naszego W Oczywiście zasięg W jest mniejszy niż zasięg Q Także oczywiście lepiej sprawdzać przeważnie krzaki naszym Q Kolejno, po tym jak użyjemy R1 na naszej RSC, Możemy użyć w trakcie lotu zonie i obrażenia zostaną zadane Także też taka myślę dość fajna sztuczka Możemy użyć także Everfrosta w trakcie lotu, pyk i oczywiście ten Everfrost zostanie wysłany, także oczywiście możemy to też użyć na tego przeciwnika. Bardzo fajna sztuczka, jeżeli gramy z jakiegoś powodu Rocket Belta na Vex, chociaż go się nie gra, no to Rocket Belt kanceluje naszą mereczkę, pyk. Rocket Belt ta może być skancelowana szybciej, już Wam pokazuję. O, w taki sposób, także wtedy R nie doleci. Możemy też przykładowo przerwać naszą mereczkę. Kiedy lecimy do przeciwnika i nie chcemy tam dolecieć, są czasami takie sytuacje, że przez przypadek ją klikniemy albo okazuje się, że jest tu wiele przeciwników. Także jeżeli użyliśmy r możemy po prostu w trakcie lotu flashnąć i wtedy nasza r -czka jest kancelowana. Tak samo możemy zacząć tepować, tylko zrobię to trochę z większej odległości, czyli użyliśmy R-ki, jesteśmy tutaj, możemy zerkować, erkujemy, w trakcie tepujemy, spadaj poro i kiedy stepujemy właśnie no tutaj akurat doleciałem. Ale zróbmy to nieco lepiej, nieco szybciej, czyli załóżmy tutaj trochę dalej. Serkowaliśmy gościa, jesteśmy tutaj, erkujemy. Możemy zacząć tepować, i właśnie oczywiście w trakcie lotu tepujemy, i nie dolatujemy do przeciwnika. Także też myślę, że fajna sztuczka. TPK często dosyć się gra na Vex. także taka sztuczka może zostać oczywiście e, zrobiona i to nie tak za bardzo trollowo. Oczywiście są czasami takie sytuacje, że chcemy przerwać naszą mereczkę, użycie flesza i TPK nie swurf. Ale raz na stogier myślę, że taka sztuczka może się przydać. Kolejna sztuczka, kiedy trafimy koło jest Rki. Zaczniemy cofać wraz z naszorem. Mamy wystarczającą ilość czasu, żeby cofnąć do bazy, kupić coś i serkować z bazy, także też warto o tym wiedzieć, oczywiście. No i to, co mówiłem w opisie umiejętności, kiedy chcemy, żeby nasza pasywka była szybciej naładowana, używamy E na przeciwnika, albo na miniony. I oczywiście z auta ataku możemy skrócić jej cooldown, także też warto o tym wiedzieć. Na minionach jest to trochę zredukowane, ale też oczywiście ten cooldown. Całkiem mocno się skraca, także też oczywiście warto tą pasywkę prokować z łapki. Zapomniałem o tym wspomnieć, że tak jak mamy Q flash, to tak samo mamy RK Flash, czyli RK Flash. Tylko tu mamy chyba trochę więcej czasu, żeby ją. E, sfleszować, bo na trochę dłużej się kastuje, dokładnie. Także tak samo możemy zrobić RK Flash. I RK Flash jest o tyle spokojny, załóżmy, mamy tutaj Kery, którego chcemy zabić. Tutaj mamy Tanka. Wiecie o co chodzi? czoga 6000 HP. No to zamiast, nie wiem, robić coś typu Flash i RK, co może być trochę zbyt wolne, używamy RK Flash i wtedy bardzo łatwo możemy na przykład ominąć tego naszego przeciwnika, którego nijak nie zabijemy. A tak zabijamy Kery. No, Kerry nie ma w walce, więc jest super. Dodatkowo jeszcze oczywiście mamy Reset. Jeszcze nie wiem czy to zauważyliście, ale Q i Rka mają bardzo podobną animację rzucania umiejętności. O, właśnie w taki sposób. Także możemy fajnie, jakby ogubić przeciwnika, żeby ta jedna z tych umiejętności nie była widoczna. Raczej Rka, także kiedy używamy Q, od razu potem możemy użyć Rki. I widzieliście, ta Rka była praktycznie niewidoczna. Także też możemy w taki sposób zataić rzucanie naszej jareczki Okej, okay, takie podstawowe kombo na linii to jest E, Q, Auto, Atak. Jest to proknięcie elektro, także bardzo fajne kombo. Tak samo możemy oczywiście zrobić E. Autoatak W, tylko te W ma zasięg dość duży, ale musicie mieć go dość dobrze wyćwiczonego, żeby przypadkiem tego W nie misnąć. Tak samo oczywiście możemy zrobić pełne combo bez autataku E, QW, coś takiego. Dużo lepiej jednak robi się E W, Q, bo Q możemy zawsze zmisować, a W jest praktycznie niemisowalne, także robimy E. WQ, Dużo lepiej to wygląda, i wtedy też prokujemy elektro, jest to taki podstawowy burst z naszego combo. To jest trochę bardziej sztuczka, a nie combo, ale też oczywiście zalicza się do combo. Kiedy używam naszego Q, oczywiście, jak użyjemy Q po naszym E, to obrażenia są tutaj zwiększone z pasywki, ale jeżeli gościu jest na max rangeu, naszego E, zamiast robić combo E-Q, które jest dużo wolniejsze, robimy combo QE, tylko gościu musi być naprawdę na końcu zasięgu naszego E, i musimy to zrobić instant. Także zamiast robić właśnie e -Q, robimy QE. W taki sposób. I jak widzicie, tutaj też pasywka jest sprokowana. Także tak możemy to zrobić znacznie, znacznie szybciej. A jeśli chodzi o takie teamfighty postowe, no to wiadomo, że chcemy przeważnie wbić załadowaną pasywką. Pamiętajcie też o tym, co mówiłem, że wasza RK nie prokuje waszego firka, także używamy Rkę. Jest tutaj dużo gości, używam W, żeby wszystkich sfirować, I potem używam coś typu E i Q To jest takie nasze podstawowe combo na wejście w teamfight Tam gdzieś jeszcze możemy rzucić zonie Także jeszcze raz to pokazuję dużo szybciej Czyli RK W, E, Q R na kogoś, jest dużo gości, używam W Firek we wszystkich, E, Q O w taki sposób właśnie to wygląda I to jest takie właśnie wombo combo Fajna wbita od Vex Jeśli na przykład użyliśmy Rki, jesteśmy w terapatach tutaj Możemy użyć W, Firek oczywiście wszyscy mają Więc nie zoniujemy jeszcze I dopiero teraz zonia, wtedy W, pra Prawdopodobnie, no nie od razu, ale za chwilę wróci nam z cooldownu, także wtedy możemy użyć drugi raz naszego W Jakie jest taka typowa asasynacja, tak jak wspominałem, zaczynamy przeważnie z naszego W, żeby po prostu mieć pewność, że tym trafimy Czyli RK W, E, Q i jeszcze jakiś autoataczek, także takie to jest właśnie combo asasynacyjne na naszej WeX. Jeśli chodzi o max order na WeX, gierkę przeważnie zaczynamy z naszym E, a nie Q Dlatego, że Q jest bardzo trudny do trafienia I jeśli ktoś ma sprawną prawą rękę No to nie powinien mieć problemu Z dodżowaniem tej umiejętności a jest bardzo spoko, bo jej trafić I dodatkowo prokuje naszą pasywkę Także oczywiście możemy zadać dodatkowe obrażenia. Dodatkowo możemy też nasze E użyć na miniony. Dzięki czemu, oczywiście, szybciej odnowimy naszą pasywkę. Także E jest super do zaczęcia. Ewentualnie gramy na postacie, które mogą nas zolinować na pierwszym levelu. Na przykład LB bierze swoje W. No i może zadać bardzo dużo obrażeń. To możemy zacząć z naszym W. Ale tak to bierzemy E na początku. W drugie, jeżeli gram na Melasa Jeżeli gram na range, bierzemy Q jako drugie. A potem, oczywiście, pozostały spell Jeśli chodzi o maksowanie, maksujemy Q. I potem maksujemy W. Trzecie maksujemy E. Nie maksujcie E. Jako drugie, no bo W jest dużo bardziej e, wartościowy Także pierwszy level E Potem W, jeżeli gram na Melasa Jeśli nie gramy, to bierzemy Q No i maksujemy Q, W, E Oczywiście szósty, jedenasty oraz szesnasty poziom Bierzemy R Jeśli chodzi o summoner spelki na Vex Mamy kilka opcji Przede wszystkim zawsze gramy Flasha, Oczywiście nie jesteśmy wystarczająco mobilni Flasha gram na większości czempionów Także myślę, że nie ma co się rozwodzić A tak mamy zagwozdkę między Ignite'em a Teleportem Oczywiście są jakby summoner że tak powiem, okazjonalne. Na przykład możemy zagrać Kręsa, gram na TFA, na przykład na Lisandrę. Gramy na wiele ceseków typu Hook od Tresza, gramy na RK od Ashe. Także w takich sytuacjach, moim zdaniem, Kręs może zostać wybrany, ale tak gramy Ignite albo TPK. Ignite jest o tyle spoko, że Vex jako tako ma dość dobrego bursta, ale oczywiście Ignite nam go znacząco zwiększa. My jako tako, też jako postać, opieramy się trochę jak Katarina na resetach w teamfightach z Erki. Także też taki Ignite sprawia, że możemy kogoś z łatwością zabić i dostać tego Pewnego reseta. Też jako tako jesteśmy ręczem, więc rzucanie Ignite'a często jest utrudnione, bo Ignite nie ma dużego zasięgu, ale jako tako nasze umiejętności nie mają zbyt dużego ręcza, a my sami też często zmniejszamy ten dystans, bo mamy nasze W, które nie ma zbyt dużego zasięgu oraz mamy R, która sprawia, że pojawiamy się tuż przed twarzą gościa. Także oczywiście ten Ignite wtedy możemy łatwo rzucić. Tepek jest dużo lepszy na tym high elo, kiedy gramy bardziej mapą. Weks można oczywiście grać TPK, jest to spoko. Mamy, że tak powiem, łatwość przenoszenia naszej przewagi na inne alejki. Możemy w late game stać na side lane i tepnąć do drużyny, na przykład na szorze, więc jest to dość spoko. Ale tak to moim zdaniem Ignite jest dużo lepszy na tym Low Elo. Ja osobiście też przeważnie gram Ignite, także tak to wygląda z samonarkami na Vex. Jeśli chodzi o runki na Weks, przede wszystkim. Zawsze raczej gramy pod piorun. Tak jak wspomniałem, piorun jest to dodatkowy burst, dodatkowa możliwość uzyskania resetu, dodatkowa możliwość zwiększenia obrażeń na tradzie na linii. Także takie elektro jest moim zdaniem najlepsze. Wiadomo, że w jakichś ekstremalnych przypadkach, kiedy gramy na brązie, gramy pod jakieś one-shoty, możemy zagrać pod dark Harvesta ale tak to moim zdaniem elektro jest najlepsze. Są sytuacje, że widziałem, że niektórzy grają kometkę pod poke. Na linii może jest to spoko, ale tak to moim zdaniem oczywiście elektro zapewnia dużo, dużo więcej, jeśli poprawnie gramy vex, Także. Poza Electro nic bym szczerze powiedziawszy innego nie grał. Także tutaj bierzemy Electro. Tu możemy zagrać praktycznie wszystko. Oczywiście Sudden Impact jest przekowany z ereczki, czy jest przekowany z firka, ale tak to tutaj of blot. Nie mamy sustainu. Te dwie runki też nie są prokowane aż tak często, bo o impact tylko z czy chipset tylko właśnie z pasywki, które mamy stosunkowo rzadko. Także moim zdaniem Taste of Blood jest po prostu najlepszą opcją. Też dość łatwo możemy go sprokować na linii, bo mamy oczywiście zasięgowy auto-atak, mamy nasze E, mamy nasze Q, także taki Taste of Blood zapewnia nam bardzo dużo leczenia. Tutaj bez większych udziwnień: Able Collection, że po prostu mieć jak najszybciej, jak najwięcej AP. I tutaj Ravenius Hunter dostał dość dużo nerfów. Ingenious Hunter jest dość spoko, bo gramy Ludena i gramy Zonie. Także, że tak powiem, cooldown tych umiejętności może być znacząco zmniejszony. Ale tak, przede wszystkim to gram Ultimate Huntera. Nasza Rka ma dość długi cooldown. Też dość mocno opieramy się na tej rrs Nią dość często można trafić w sytuacjach, gdzie nie powinna ona trafić. Ale kiedy ją miśniemy, no to jest naprawdę bardzo, bardzo słabo. Także Ultimate Hunter na Vex, moim zdaniem, jest oczywiście bardzo dobrą rudą. I co gram na drugim drzewku? Tutaj moim zdaniem są dwie opcje, albo gram pod niebieskie, trochę lepsze skalowanie, ale słabszą fazę liniowania, albo gram pod inspirację, dużo lepszą fazę liniowania, ale słabsze skalowanie. Jeśli gramy właśnie pod inspirację, gramy tutaj przeważnie ciasteczka plus tonik. Tonik oczywiście fajnie działa z naszą podką krótszym połsionem, a z krótszym posionem przeważnie zaczyna się gra. Ewentualnie kiedy nie chcemy grać jedną z tych dwóch runek, możemy zawsze wziąć buty, albo nawet ewentualnie stopłocza darmowego. No, po prostu jest to fajny zamiennik. Przeważnie, bierzemy buty, dodatkowy movement speed, darmowy kill za 300 golda, także fajnie to działa. Jeśli chodzi o niebieskie, gram przeważnie mana, flow i transcendencję. Wex, jako tako, bardzo dużo spamuje na linii, ale mamy te lekkie problemy z maną, także taka właśnie dodatkowa mana jest bardzo potrzebna. Transcendencja, jako tako, nasz build nie polega na cederce, ale oczywiście każda cederka jest bardzo sympatyczna, także taka transcendencja, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo OP. Ja osobiście dużo bardziej wolę grać pod niebieskie, dużo bardziej wolę grać pod skalowanie, ale jeśli uważacie, że macie słabą fazę liniowania, chcecie wygrać linię z przeciwnikiem, tak myślicie, że tak wasz mecz wygląda, że ten, kto wygra linię, ten wygrywa grę. No to oczywiście inspiracja jest bardzo, bardzo spoko. Tutaj tylko dopowiem, że bardzo ważne jest tutaj, żeby grać atack Speed atack Speed pomaga nam w last hitowaniu, w dodatkowych trade'ach. W prokowaniu naszego e, Elektro naprawdę, Attack Speed daje nam bardzo duże value. Kiedyś nagram o tym odcinek, dlaczego Attack Speed jest bardzo OP na midlinerach, kiedy dopiero ta moda, że tak powiem, zaczęła się kształtować. Także odsyłam tu gdzieś, będziecie mieli link, tutaj w prawym, w prawym oknie. Tak, to gramy Adaptive Force tutaj zawsze i zależy na kogo gramy. Gramy na ADK, bierzemy Arbor. Gramy na APK, bierzemy Magic Res. Gramy na enemy, która, że tak powiem, nie ma ani dużo adeków, ani APE-ów. Te obrażenia są zbalansowane. My nie gramy na jakiegoś. Bulli na linii, możemy się wyskalować, gramy na na jakiegoś korkiego, gramy na kość, który po prostu nie robi za dużo obrażeń na linii, możemy wziąć kapeki, bardzo fajnie oczywiście skalują. Także tak to wygląda z runkami na Wex. Kto jest totalnym debilem, powiedział wszystko o bildzie, nie nagrał tego i musi teraz nagrywać jeszcze raz? Ten gość. Ok, zacznijmy jeszcze raz. Jeśli chodzi o start na Vex, możemy gierkę zacząć albo z Corruption Pulse, albo z Doran Ringiem, albo z Dark Sealem, kiedy jesteśmy greedy. E, moim zdaniem najlepsza jest spotka, gramy Attack Speed. Vex też dość fajnie działa, jeśli chodzi o Attack Speed, bo oczywiście prokujemy pasywkę naszą szybciej. E, nasze combo też oczywiście pomaga. Attack Speed, Corruption Potion jest dobry z Attack Speedem. Mamy też dodatkowy sustain. My jako postać nie posiadamy sustainu. Doran Ring nie jest opcją moim zdaniem, nie jest to troll. Mamy też fajne przeliczniki na AP. Do Rancingu oczywiście nam zapewnia łatwiejsze laskitowanie, Kiedy mamy z tym problemy, jest to spokojna opcja. Ale podka moim zdaniem jest po prostu lepsza. I jeśli chodzi o mythic na oczywiście chcemy mieć jakiś mythic związany z Lost chapterem bo opieramy się na kastowaniu e, umiejętności, także mana będzie potrzebna. Moim zdaniem najlepszą opcją jest albo Everfrost, albo Luden. Ale porozmawiajmy o tym, dlaczego moim zdaniem maska i korona nie są dobre. Jesteśmy jako tako kasterem, ale jesteśmy też trochę assassinem. Także chcemy się skupić dość mocno na obrażeniach. Korona nam obrażeń nie zapewnia. zapewnia nam wytrzymałość, także moim zdaniem jest to po prostu słaba opcja. Liandry też nie jest najlepsze, dlatego że Vex jako tako skupia się bardziej na berście. Liandry jest dużo lepsze na postaciach, które skupiają się na konstanty obrażeniach albo na jakimś połku. Załóżmy na Kasio Pay jest bardzo dobre, bo oczywiście Cassiopeia jest dobra w długich walkach. Vex dużo bardziej opiera się na że tak powiem, berście. To jest bardzo spoko z pasywką od Ludena, ale jeśli gracie na dużo tanków, Liandry wtedy może być spoko opcją. Ok, moim zdaniem w ogóle najlepszy z tych wszystkich myfików jest Luden. Tak jak wspomniałem, dodatkowa penetracja, która fajnie działa, jeżeli chcemy kogoś zone a Wex chcemy one-shotować, bo mamy on bardzo dobrego bersta. Dodatkowe obrażenia, które też oczywiście pozwalają nam łatwiej kogoś zabić i uzyskać reset. Także bardzo fajny item. Everfrost też jest spoko. Everfrost jest mega spoko pod tym względem, że zapewnia nam bardzo dobrą wytrzymałość, lepszą niż Luden, ale trochę mniejsze mimo wszystko obrażenia. Też fajnie działa, jeżeli gramy na przeciwników z krótkim zasięgiem, bo możemy łatwo go sprokować i możemy zrobić tutaj bardzo fajne kombo typu E. Goście mają firę, albo nie wiem, używamy jakąś umiejętność z Firem A potem wiadomo, że używamy Everfrosta i ten setek obszarowy jest naprawdę bardzo, bardzo długi Ja Everfrosta kupuję, kiedy jestem behind, bo jest to item tańszy obecnie o 400, także jest to dość sporo I kiedy mam na przykład problemy z przeżyciem, tak to Ludena nagram praktycznie w każdej grze I moim zdaniem jest to po prostu obecnie najlepszy mythic na Vex Ok, teraz parę słów o budkach Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, Vex jest postacią opierającą się na berście. Podobnie jak na przykład Ani, Syndra, chcemy po prostu jak najszybciej złoneczować przeciwnika. Także sorki będą przeważnie najlepszym wyborem. Ewentualnie, jak jesteśmy fanami Jonianek, oczywiście tańsze buty, buty, które zapewniają nam trochę ability haste'u, co jest dość spoko, też są czasami spoko. Pancerniaki nigdy, merkurki w niektórych przypadkach teoretycznie ok. Ja gram na dużo ceceków. Ale chyba jeżeli gram na dużo cc to bym już wolał zagrać klęsa albo po prostu jakieś Banshee Także ja polecam wam grać Sorki. Sorki też często możemy kupić na pierwszy tym na Weks jeszcze przed Ludenem. Kiedy Gram na przykład na jakiś kasterów na midzie typu Zera Velcos. Oczywiście dodatkowy Movement Speed daje nam łatwość do odżowania Skillshotów, ale przeciwników skillshot to są obrażenia. Także też to fajnie wygląda. I też weks nie jest jako taką mobilnym herosem. Wiadomo, że mamy naszą Leczkę, także jeżeli chcemy kogoś zabić, jesteśmy mobilni, ale do ucieczki nie jesteśmy mobilni, także taki Movement Speed. Często pomaga nam na przykład przeżyć ganka, i też oczywiście pomaga nam w Romach. A takie romy z ereczką na Wex są naprawdę bardzo przyjemne. Jeśli chodzi o drugi item na vex może być to dla niektórych zaskakujące, ale ja w każdym przypadku gram w Zonie. Dlaczego Zonia? Ogólnie w Wex często chcemy wchodzić w przeciwników, coś jak na przykład Fizem, dlatego po ereczce kiedy już użyliśmy firka i w, jesteśmy po prostu bezbronni, także taka zonia często może nas uratować. I tak jak wspomniałem, kiedy nie mamy naszej pasywki, nie mamy naszego w, jesteśmy po prostu łakomym kąskiem dla przeciwników, także taka zonia jest dla nas bardzo, bardzo dobra i bardzo potrzebna, dlatego ja zonie gram nawet jeżeli gram po prostu na dwóch apeków. Jest to po prostu bardzo dobry item, który fajnie pasuje z kitem od Vex. Ewentualnie alternatywą dla zoni na drugi item jest Horizon Focus. Problem polega na tym, że Horizon Focus obecnie dostał nerfa względem Horizon Focusu z poprzedniego roku, dlatego teoretycznie dostał właśnie ten Ability Haste i Health. Ale uwierzcie, mi 30 AP na kasterach jest to bardzo dużo, bo oczywiście kasterami chcemy kupować AP, a nie HP, -ki. nie jesteśmy tankiem, chcemy zadawać obrażenia. Także Horizon Focus obecnie jest słabym itemem, dużo lepiej wygląda Shadowflame, dlatego moim zdaniem Zonie jest dużo lepszym itemem na drugi. Dlaczego Shadowflame jest dobrym itemem na drugi? Kiedy gramy właśnie te itemy, Luden, który daje nam penetrację i wraz z levelami penetrację, i budki, mamy bardzo dużo penetracji. Kiedy kupujemy Shadow Flame'a, mamy jeszcze więcej penetracji, ale jeżeli gramy na przecinków np. Na z 30 Emerami. Ta penetracja jest trochę waste'owana, mamy jej zbyt dużo, przez co statystyki nie wykorzystujemy w pełni. Mam nadzieję, że to dość dobrze wyjaśniłem. Także po prostu kupujemy penetrację, która nam de facto nic nie gwarantuje, dlatego Shadowflame'a, jeżeli gram właśnie z Ludenem i Sorkami, nie opłaca się grać nie tylko na Vex, ale na wszystkich postaciach. Oczywiście mówię teraz o sytuacji, kiedy gramy Shadowflame'a na drugi item, a nie ogólnie, dlatego warto to zapamiętać, także Zonia, jeśli jesteśmy totalnymi kozakami, a wcześniej kupiliśmy Dark Seal i mamy trochę staków, Dark Seal polecam Wam kupować na Solo Q, bo... Staki wpadają kompletnie losowe jest to darmowe AP. Możemy sobie kupić matchaj, kiedy rzadko padamy, mamy zonie, mamy nasze W, jesteśmy dość bezpieczni. Także taki matchaj na Vex też jest spoko opcją. Bo oczywiście za pomocą R-ki możemy go w pełni wystakować praktycznie w jednym team Także tak to wygląda. A takie gramy na squishów, kupujemy sobie Shadowflama, Horizon Focus, coś takiego. Ewentualnie kiedy gramy na przeciwników, którzy mają dużo Emera, możemy sobie kupić oczywiście Voida. Ale jeśli nie chcemy grać Medjajki, kupujemy sobie po prostu czapkę. Czapka jest to Znaczące zwiększenie naszych obrażeń. Wex ma bardzo dobre przeliczniki, tutaj. Także taka czapka pasuje idealnie. Kiedy gramy na przeciwników z dużą ilością Magicresa, nawet przed tą czapką możemy sobie kupić Wodzika, Ale jeśli nie jest go aż tak dużo, teraz zaczynają go budować. Wodzik w tym momencie. Kiedy gramy na full i przeciwników, gramy na same papiery. Ale nie chcemy kupować Medżajki, kupujemy Shadow Flame i Horizon Focus. Jest też taka możliwość i prawdopodobnie tak będzie, że Horizon Focus w przyszłości dostanie znaczące buffy. Także być może kiedyś będzie grał na drugi item na VEX. Ale obecnie i ogólnie wydaje mi się, że Zonia jest dużo lepsza. Ale jeśli dostanie buffy Horizon Focus, być może. Wydaje mi się, że nie przed czapką, ale po czapce może być dużo popularniejszy od Shadowflame'a, bo po prostu obecnie Shadowflame to jest lepszy item. Jak porównamy już same statystyki, a także umiejętność bierną, która zapewnia nam dużo większe obrażenia w przypadku Shadowflame'a, Shadowflame wypada dużo, dużo lepiej, ale być może w przyszłości Horizon Focus będzie lepszy, bo Horizon Focus dość fajnie działa na Vex, bo mamy często Firka z pasywki i mamy Erkę, która też fajnie jest sprokowana z Horizon Focus'em, także teoretycznie jest to dobry item na Vex. Jeszcze z itemów sytuacyjnych gramy na jakąś Sorakę, Vladimira, Keina, Atrox'a, Morello Jak najbardziej z porządku na Vex Mamy dużo umiejętności obszarowych Także możemy je łatwo sprokować Gramy na Mid Jungle Duo AP Apeki robią nam obrażenia, mamy problem na apeki Kupujemy sobie Banshee Dalej Cosmic Drive teoretycznie spoko Ale ja uważam, że nie jest najlepszy Jest dużo lepszym itemem na postaciach, które robią konstant obrażenia Patch, Ryze, Viktor, Cassiopeia Vex dużo bardziej skupia się na one na berście, także ja nie jestem fanem Cosmic Drive' na Vex. Ewentualnie w takim typowym late game'ie możemy sprzedać buty i kupić Cosmic Drive'a. Wiadomo, że będziemy trochę wolniejsi, ale też dostajemy kolejny Myfik, także kolejne, e, kolejną penetrację na naszym mythic itemie. Także już podsumowując, Luden, budki, możemy budki wcześniej, tak jak wspominałem, także Luden, butki, Zonia Potem sobie kupujemy przeważnie czapeczkę. Jak nie chcemy, meczaki. gram na squishów kupujemy obecnie Shadow Flame Horizon Focus. Nie gram na squishów, kupujemy na przykład Void Staffa i Shadow Flame, albo Horizon Focus, jeśli dostanie jakieś buffy. W takim totalnym late game możemy sprzedać buty i kupić Cosmic Driver. Także tak to wygląda z buildem na VEX. Ok, przechodząc do matchupów, zaczynając od tych korzystnych, tak jak wspomniałem w opisie umiejętności. Vex oczywiście super działa na mobilne postacie Które mają dasze, bo oczywiście Bardzo często możemy parkować naszą pasywkę Także jesteśmy super kontrolą na LB Która ma swój W, także oczywiście Zawsze mamy zwiększone obrażenia, kiedy ona nas skakuje, używamy W Dostajemy shielda, zadajemy obrażenia Jeśli dobrze gramy też naszą pasywką Możemy przerwać jej doskok, kiedy użyjemy Właśnie tą pasywkę przed końcem jej doskoku Także jest to super matchup i Vex Jest uważana za dużą kontrolę LB Pamiętajcie jednak o tym, żeby tą gierkę Może zacząć z W, bo często jest tak, że LB na pierwszym levelu też bierze W. Chce jakoś sprokować elektroszybko. A tak, my mamy nasze W, mamy shielda i takie W bardzo mocno kontruje taką LB. Jeśli chodzi o Sylasa, Sylas ma doskok oczywiście z więcej niż jednej umiejętności. Po pierwsze E1, po drugie E2 i po trzecie W, które też jest mini doskokiem. Oczywiście może mieć też na REczce jakiś doskok, także bardzo często możemy mu włożyć taką pasywkę. Też Fir nasz jest bardzo dobry na Sylasa, bo Sylas chce wchodzić w przeciwników. Kiedy dostaje Fira, ucieka do tyłu. Także to też jest korzystne. I oczywiście szybkie jakieś Morelo, Orbik i taki Sylas. Nie ma prawa wygrać tej gierki, także naprawdę Weks jest super postacią na Sylasa. Jeśli chodzi o Jasło, te postacie no po prostu cały czas skaczą. O ile Jone nie skacze aż tak często, chociaż oczywiście też bardzo często, takie Jasło za każdym razem, jak używa E, może dostać wzmocniony auto po prostu, bo prknął pasywkę, także jest to bardzo dobry matchup. Yasuo nie idzie grać na Vex, Też ważne są dwie interakcje. Po pierwsze, włód Yasuo nie blokuje naszego wzmocnionego auto-ataku, ale za to blokuje nasze E. Także myślę, że tutaj warto o tym wiedzieć, ale tak. Oba meczapy są bardzo spoko, dodatkowo często na drugiej tem budujemy zonie. Oczywiście te postacie biją głównie obrażenia fizyczne, także są to spoko meczapy dla takiej VEX. Czyli oddział Akali, oczywiście Akali ma bardzo dużo daszów, także tak jak wcześniej możemy często sprokować naszą pasywkę. Jeżeli jest w chmurze, mamy bardzo dużo obszarowych umiejętności, także i tak i tak możemy jej zadawać obrażenia. Jesteśmy bardzo mobilni, możemy ją też bardzo łatwo zberstować na szóstym levelu. Akali też ma dobry szósty level, ale ogólnie jest to bardzo korzystny meczap i VEX w Akali. Odnajduje się naprawdę perfekcyjnie. Jeśli za to chodzi o niekorzystne match-upy, tak jak wspominałem, Vex jest dobra na postacie, gdzie może prokować tą pasywkę, ale jest słaba na postacie, które oczywiście nie mają dasha, także nie możemy prokować naszej pasywki. Vladimir jest bardzo trudnym match-upem, bo może spulować nasze umiejętności, nasze combo. Dodatkowo nie możemy jakby nacisnąć na jego sustain. Jako tako Vex ma dość dobrą fazę liniowania, ale nie może kogoś zabić jeden na jeden, jeżeli ten ktoś jest dobry. Mamy dobry burst, ale poza tym burstem nie oferujemy dobrych obrażeń w czasie, jak na przykład Cassiopeia. Także taki Wladimir może nas frizować, może się cały czas leczyć z Q, może wyskalować i nie jest to dobry matchup. Jedyny plus tego matchupu jest taki, kiedy kogoś firujemy, na przykład takiego Wladimira Wiadomo, że taki Wladimir chce wejść w teamfight, a tak kiedy dobrze użyłem firka, on zamiast wejść, jeszcze z odpalonym ghostem przeważnie, to tak ucieka z tym ghostem naprawdę bardzo szybko, ale w stronę przeciwną, także to jest plus. Tak należy grać właśnie ten meczap i też warto wspomnieć o tym, że taki szybki orbik potem z upgradeowanym do Morelo jest tutaj musem. nie jest też bardzo dobrym meczapem. Ma dobry sustain na linii, ma dobry push. Ma trochę większy bers od nas, jest naprawdę bardzo trudną postacią do grania przeciwko. Też jak zauważyliście, wszystkie te postacie biją obrażenia magiczne, bo jako tako Vex dużo bardziej woli na drugi ten pod a nie pod Banshee. Także też jest to niekorzystne, kiedy gramy właśnie na apeków, bez Dasha przeważnie. Także taka Ani jest też mega problematyczna dla Vex. I szczerze powiedziawszy, jeżeli jest dobra Ani, nie wiem, czy to nie jest najtrudniejszy Ani Aniwia jest o tyle problematyczna, że jeżeli jest dobra Aniwia, dobrze używa swojej ściany, a właśnie dobrą Aniwie możemy wyróżnić po ja gra swoją ścianą. Weks oczywiście nie ma jak przejść tej ściany. Mamy naszą ereczkę, ale gdy kogoś nie trafimy, no to oczywiście nie możemy jakby przelecieć przez tą ścianę. Dodatkowo ani wiatr nas trochę odręczuje. Często jak chcemy zadać obrażenia, idziemy w przeciwnika, żeby użyć AQ. Tak Anivia też może z łatwością rzucić na nas Q, Także jest to po prostu bardzo trudny mecz, a Jeśli jest dobra Anivia, granie przeciwko niej jest praktycznie niemożliwe. Jeśli jest słaba, no to oczywiście cały czas ją olinujemy, zadajemy obrażenia, a potem się w nią wbijamy. No i jest jako tako w miarę spoko. Kasiopa jest o tyle problematyczna. Działa trochę na zasadzie Wladimira i Anivi, oczywiście, jest dużo lepsza w długich trade'ach. Także chcemy z nią szukać przeważnie krótkich trade'ów. Oczywiście jakiś szybki orbik, żeby zredukować trochę jej leczenie jest tutaj bardzo sympatyczny Pamiętajmy o tym, że teamfighty są mega utrudnione Bo kiedy Cassiopeia dobrze użyje swojego W Nawet jeśli wygraliśmy przeciwko niej linię Nie możemy wtedy drugi raz skastować naszej reczki, Co znacząco ogranicza nasze obrażenia i naszą mobilność Dobra Cassiopeia, jak użyje dobrego W Nowex jest naprawdę wyłączona z teamfightów Także też należy o tej interakcji pamiętać Kale, która działa trochę na zasadzie Wladimira Może się doskrywać na linii Jako tako nie możemy aż tak bardzo na nią nacisnąć Chociaż oczywiście, wiadomo, bardziej niż na Vladimira Skaluje po prostu, kupię sobie przeważnie jakieś end albo jakieś MR No i jest bardzo trudne do powstrzymania na jakimś side lane. Ie. Też i Reczka kontruje trochę naszą reczkę, nasz burst Także na taką kale trudno się gra Spróbujmy wykorzystać tutaj potencjał taki, że mamy lepszy pusz na początku Możemy zromować, możemy może ją jakoś zabić bardzo łatwo Bo taka Vex jest oczywiście silniejszą postacią na początku Ale w late gameie chcąc nie chcąc, mimo że Vex ma bardzo dobre skalowanie i dobre przeliczniki Taka Kale po prostu nas no, a skaluję, także też nie jest to korzystny matchup dla Vex. To by było na tyle z poradnika. Jak widzicie, Vex nie jest zbyt skomplikowaną postacią. Trochę trzeba ogarniać, ale nie ma tego aż tak dużo jak w przypadku na przykład na Katariny czy Kiany. Także jeżeli wam się to podobało, doceniacie moją pracę, tutaj macie moje sociale, możecie wbić. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja, też bardzo mile oczywiście widziane. A wy możecie napisać do jakiej postaci chcielibyście zobaczyć poradnik. No i tyle, życzę wam miłego dnia, wieczoru, trzymajcie się, z Bogiem, elo.